Ja jestem dumna z mojej książki. Przepraszam. Prawdę mówię. Może nie tylko wyśpiewam, ale może też coś zagram. Haha, moja gitara kochana. Halo, halo. Baton Rouge, świetna gitara. Ojej, jakie fałsze. To nie wina gitary. To wina nastrojenia. A tutaj mam takie specjalne urządzonko do tego, żeby nastroić gitarę, żeby ona brzmiała po prostu rewelacyjnie. Stroimy, stroimy. Nie ma tu Bogusia, bo mój partner Boguś, on ma słuch absolutny. A ja mam bardzo dobry, świetnie wykształcony, ale nie absolutny. Może być. Może być troszeczkę za nisko. O, jest dobrze. Teraz następny. Może być. Ojej, za nisko. Bo to nowa założona struna i zawsze tak robi takie psikusy. Dobra. Struna E. Może być. OK. Książeczka moja. Moja ukochana, słuchajcie. Jak jesteście z czegoś dumni, a szczególnie co wy zrobiliście, chwalcie się. Chwalcie się, bo my, Polacy, mamy z tym wielki problem. My po prostu jesteśmy tacy skromni, tacy... no nie, to ja, to co tam, ja to zrobiłam tak, o, udało mi się. A ja, wyglądam, ja to wiesz, wczoraj wyglądałam lepiej. A to ubranie, a to stare. Ja jestem dumna z mojej książki. Ja uważam, że to jest najlepsza płyta, jaką nagrałam. Wow, ale nie, najlepsze dwie płyty to moje dzieci, Kasia i Mika. Potem bym postawiła, ja wiem, może jednak na moje płyty, a to, ta książka, to jest moje całe życie. I muszę wam powiedzieć, że w sposób, jaki napisałam tę książkę, sama, ganz alleine, alone, to daje mi jeszcze ekstra powód do zadowolenia. Bo właściwie to nigdy nie przypuszczałam, że mogę napisać książkę, książkę. Ale co się okazało, że zagrzała mnie do tego taka ciągła dyscyplina pisania pamiętnika. Ja piszę pamiętnik, wow! Ja pisałam pamiętnik, jak miałam 14 lat, zaczęłam pisać. I potem pisałam, ale w pewnym momencie mojego życia spotkałam mojego pierwszego narzeczonego i któremu przeczytałam kawałek mojego pamiętnika i on powiedział, co? To jest takie jakieś głupie. I ja oczywiście zniszczyłam te pamiętniki. Także dopiero tak wróciłam do tego pisania w latach 70., kiedy przyjechaliśmy z Michałem Urbaniakiem do Nowego Jorku. I od tego czasu nie rozstaję się z moim pamiętnikiem, ani na chwilę. Czyli wszystko notuję. Nawet ten dzisiejszy program, który nagrywam dla was, będzie zanotowany w moim pamiętniku. Ale jeszcze wracając do książki. Podczas moich koncertów bardzo często opowiadałam o moim życiu, o moich wzlotach, o moich upadkach, o moich przygodach najprzeróżniejszych, a było ich sporo było tych przygód i różnych miejscach na świecie, które odwiedzałam I co się okazało? Że ludzie podczas tych koncertów, jak mówiłam, nikt nie wychodził, nikt nie ziebał, tylko słuchano mnie. I tak sobie myślę, wow, coś musi w tym być. Przepraszam. Prawdę mówię. I ludzie przychodzili i mówili do mnie, Pani Urszulo, niech Pani napisze książkę, niech Pani te wszystkie anegdotki, te przygody, te przekazy niesamowite czasami, niech Pani to wszystko zapisze, bo my chcemy to mieć ze sobą w domu, czytać. I tak sobie pomyślałam, może to jest dobry pomysł i zabrałam się do pisania. Ale ważne jest w każdej książce, jaką się pisze, moim zdaniem, klucz. I szukałam tego klucza. Jak się do tego zabrać? I wtedy pomogła mi moja córka Kasia. Kasia to jest po prostu niezwykła osoba, która teraz mieszka na Hawajach, ma swoją szkołę, Akademię dla Kobiet. Wow! Jest feministką z krwi i kości, walczy o prawa kobiet. Ma najprzeróżniejsze wykłady, warsztaty. Teraz wydaje pierwszą jej książkę na bardzo dobre amerykańskie wydawnictwo Penguin. Wydaje jej książkę Unbound, czyli Nieograniczona moc kobiet. Naprawdę, to jest fantastyczna książka, moim zdaniem. To jest taka Biblia właściwie dla kobiet. Ona jest bardzo z tej książki dumna, a ja jestem dumna z niej, z jej książki, z mojej książki w ogóle. Duma nas rozpiera. I właśnie ona pomyślała, że kluczem do mojej książki może być na przykład takie opisywanie różnych zdarzeń, albo historii, albo coś bardzo ciekawego, co mi się zdarzyło w życiu w formie takich krótkich opowieści. I każda opowieść jest zatytułowana jakąś piosenką, której treść koreluje z treścią tego krótkiego opowiadania. I tak powstało, nie wiem, chyba jest przeszło 100 takich opowiadań, najprzeróżniejszych. I wydaje mi się, że to był najlepszy pomysł właściwie na tę książkę. Czyli dzięki Kasi znaleźliśmy klucz do tej książki. Halo, wyśpiewam wam wszystko. To jest moje ukochane dziecko. Może tak bym powiedziała. Już tych dzieci to mam dosyć. Mam Kasię, Mikę, moje płyty, mój kanał na YouTubie, TikTok, Instagram. I jeszcze przytargałam gitarę, bo tak sobie pomyślałam, że może od czasu do czasu coś tam zapiskam dla was. Bo mój tatuś kiedyś powiedział tak: Uluś, zaśpiewaj coś normalnie. Bo wiecie, ja się tak rozbuchałam z tym. Z takim eksperymentem, jeśli chodzi o wokal. To tatuś mówi: Uluś, zaśpiewaj coś normalnie. Ale jak zrozumiał, że ja właściwie idę tą drogą taką eksperymentu totalnego, zgłębienia możliwości głosu plus elektronika, to powiedział: wiesz co, Uluś, nawet polubiłem te twoje kociokwiki. Fajnie. Okej, to wracamy do mojej książki. Postanowiłam, zresztą już zapowiedziałam, że będę wam opowiadać. Będę wam właściwie przybliżać to, co mi się wydarzyło w życiu. A wydarzyło mi się wow! I cały czas się wydarza. Także cały czas piszę. I ja piszę i nie przestanę. I pamiętajcie o jednym. Jak znajdziecie swoją pasję, jak coś pokochacie, to tylko tędy droga. Bo to jest coś pięknego. To jest spełnienie. To jest wykorzystanie swojego potencjału. A pamiętajcie, że jak się nie wykorzysta swojego potencjału, to będzie reprymenda w postaci, ja myślę, że się przez to choruje, jak się nie ukierunkuje twórczą energię, którą każdy, każdy, nie tylko ja, nie tylko Urszula Dudziak, każdy w sobie ma. Słuchajcie mnie. Ja wiem, co mówię. Ok, książeczka moja. Wyśpiewam wam wszystko. A teraz coś spróbuję zaimprowizować. Wyśpiewam wam wszystko, wyśpiewam wam wszystko, wyśpiewam wam wszystko, co mogę. Wyśpiewam wam wszystko bez autocenzury. Zobaczę, co mogę. Wyśpiewam wam wszystko, wyśpiewam wam wszystko, wyśpiewam wam wszystko, co mogę. Mama, Zanzibar. Bo jesteśmy na Zanzibarze, proszę państwa. A teraz moja książka. Wyśpiewam wam wszystko. Wyśpiewam wam wszystko. Ja to kocham. Ja to kocham. Ja to kocham. Wow.